pokazujemy Państwu nowego pieska. Właśnie się przybłąkał za stodołą. Tam, o, przyszedł za stodołę. Kozy postawiły alarm, dzięki czemu wiedziałam, że jest coś się dzieje. Wyszłam, a tam za stodołą przyszło takie maleństwo. Daliśmy jeść, strasznie piszczy. Pogryziony chyba jest, albo to kleszcz. O Jezu, już dobrze. No, już nie płacz. Taki jest ten kochany. Zobaczcie, jaki jest chudy. Teraz ma już brzuszek, troszkę mu urósł, bo dostał tuńczyka. Ale zobaczcie, jakie to jest chudziutkie tutaj. O. Ten ogon ma taki, o Jezu. No już dobrze. Dobrze. I dobrze. Zostaniesz z nami, tak? Zostaniesz. Dobrze. Ja to nie czyjś. Już dobrze. Nie płacz. Jest pieskiem, bo sprawdziliśmy. Tak. No co? Będziesz teraz za mną chodził, jak cię. Ojojo. Już dobrze. Już dobrze. Wszystko dobrze. Chodź, pójdziemy się za... Chcesz się przytulić, tak? No to będziemy się przytulać, tak. Już dobrze, przytul się, tak. Już dobrze. Już dobrze, wszystko tak. Już dobrze. Ale ten nosek ma... Już dobrze, wszystko. Już wszystko dobrze, nie bój się. Już się zapoznałem z Albisiem, powiedz Albiś troszkę. Co on? Już dobrze. Dobrze, nic ci się nie... Ale co mu jest? O co mu chodzi? Cieszy się i się boi, że znowu zostanie sam. Tak, już. Chodź, zapoznamy go z budyniem. Zobaczymy, co budyń zrobi. A budyń będzie. Niestety dzisiaj na łańcuchu, dlatego że suka sąsiadki macieczka. On jest jeszcze niewykastrowany i go po prostu chodzi i walczy. Nie wiemy, jak zareaguje budyń. O, Budyś! Budyś, zobacz, masz nowego kolegę. Masz, tylko nie pogryź go. A tu pachnie piesami. Nie pogryź go tylko. No ładny piesek, widzisz? Dobrze, że Budyń jest bardzo taki... Ale nie walcz na niego. Ojej. To ten mały? To ten mały walcz. Tak, on już się broni po prostu. Budyś, on nie... Nie, bój, Budyś ci nic nie zrobi. Może zostawię telefon, żeby go pilnować tu bardziej, co? Ej, Budyś, przestań go lizać. Nie wolno, Budyń. Nie wolno. Budyś. Już dobrze. Już wszystko dobrze. Tak. Już dobrze. On warczy, bo on się... Drapie się. Tak, bo ma pchły zapewne. No. Świeżba i wszystko ma. No... Wszystkie choroby świata pewnie masz, nie? No jest. No już dobrze. Ale on ma te oczy. Taki co Budyś? Budyś, on wygląda zupełnie jak ty, tylko nowa wersja. No mówię. I te uszy ma takie same, no, dosłownie. A nie masz jakichś brudnych uszu, kolego? Ty masz czyste, no bo on uszy. Jest dopiero, co wiesz, taki pewnie. Nie, on jakby jest, wiesz, Natalka. Ojej. Co tu się, Budysiu, Budysiu? Żeby go nie chapnął. Nie walczy na Budysia. Nie wolno, Budyń, nie wolno. Wszystko jest w porządku. Nie wolno go ugryźć. On jest malutki, jeszcze głupiutki. Będziesz miał się z kim ganiać. O, tak, już widzę, będzie go ganiał tak jak Albiego. Jest wszystko dobrze, już. Już, już. Oj, teraz nie będę w centrum uwagi. Budyś, nie spuszczę cię, bo chodzisz tam i zobacz, masz całą mordę już pogryzioną. Cały pysk masz pogryziony już. No zniknęło to tutaj. Już. Dobrze, Budyń jest agresywny do innych psów. On generalnie kocha wszystkie psy. Nauczył się niestety gryźć. Tam go nauczyli. I teraz się obawiam troszkę, no ale myślę, że jego charakter dobroci zwycięży. Budyń chyba ma cały czas pysk spuchnięty. No, tak trochę. No już dobrze. Tasia, wiesz co, przynieś poduszkę. Skąd... Mogłyśmy ułożyć pieska do snu, ale nie chcę. Dobrze, już jesteśmy z tobą. Nigdzie cię nie oddam. A Budyń jest taki samotny. Budyś, gdzie idziesz? Budyś, tam nie wolno iść. Guzik, no przestań. Guzik, no mamo, no weź. Guziczku. To brzmi źle. Guziczku.
Jestem, tak, jestem, dobrze. Się z tobą bawi w berkę. Ale nie mogę cię cały czas na rękach trzymać. Tak, budyś, no. Tak, ty też jesteś kochany. A nie, to jest suka. Suka. A jak? Czyli któreś idzie do kastracji albo sterylizacji. Oba, najlepiej. Zobacz, jakie ma oczka. No. Oj, dobrze, już. Tak, budyś, ty też jesteś kochany. Natalka robi co, to samo, czekaj, co budyń. Coś tu ma. To suka jest. Dysiu, co ty tu, mama? Dlatego on tak wąchał. Co, masz ramę? Nie wiem, co to jest. Pogryziony jest. No dlatego on ją tak wącha, bo to jest suka. Źle zerknęłam. Czyli nie jesteś, czy możesz być guzik. czyli nie będziesz guzik ani tofi. Jak się będziesz nazywać? Jak się będziesz nazywać, pytam się. No do, ale dobrze, nie zostawię cię, no. Ale najlepsze jest to, że się nie boi budynia, nie? No, to jest w ogóle dziwne. Drapiesz, trzeba pazurki obciąć. Ale guzikowa Sonio, czy tam to fiko? Sonio. No jak ja będę chodzić teraz po podwórku? Zaraz mi spodnie spadną. Czego? Czego? No nie, teraz na mnie będzie skakał. O, biegnie, biegnie. Dobrze, a mogłabyś iść spać? Najadłaś się, no. Tak będzie tutaj zamieszanie znowu. Więc ja to się umiem ustawić. Ja nie mogę mieć chwili spokoju. Ja nie mogę mieć chwili spokoju. To muszę mieć zawsze zajęcie. Jak będziesz mieć na imię? Jak będziesz mieć na imię? Już tutaj wymyśli jakieś groźne. No powiedz. Może ty będziesz szczekać na obcych, co? Może ty będziesz szczekać? Będzie na nich piszczeć. Tak ogłuchną, że już nie wejdą. Mnie już uszy bolą. No. No. Kliknij już, Tasiu.